Polska złotówka znowu traci. Po mocnym umocnieniu złotego do dolara i innych światowych walut, polska złotówka mocno traci. Inflacja dalej jest gigantyczna, a następny bank światowy, a dokładnie Bank Kanady, podwyższył oprocentowanie swojej waluty, mimo to, że mają bardzo niską inflację. W Polsce zaczęła się opętańcza narracja, jakoby to wszystko już miało wrócić do normy, tak jakby jutro. Dlaczego? Dlatego, że są wybory, a narracja płynie z mediów wspomaganych przez spółki Skarbu Państwa lub totalnie, które są zależne lub są częścią spółek Skarbu Państwa, ale także z telewizji rządowej, ale także z ust polityków. Narracja w Polsce jest zakłamywana. Bank Kanady podwyższył oprocentowanie do 5% o 0,25%, mimo to, że Bank Kanady ma bardzo komfortową sytuację w stosunku do inflacji. Ich inflacja jest ultra niska w porównaniu do polskiej inflacji, ale mimo to podwyższają oprocentowanie. Zanim przejdę dalej, szanowni państwo, i pokażę, w jakiej sytuacji jesteśmy i co się niedługo może stać, że złotówka może się zawalić do 5-6 zł, a następnie oprocentowanie, które dzisiaj dorzyna w całe polskie społeczeństwo, wszystkich, którzy mają kredyty, którzy chcą zaciągnąć kredyty, którzy chcą kupić domy, totalnie nas niszczy i może nas niszczyć jeszcze mocniej, bo możemy wkroczyć w wariant turecki, a w najlepszym wypadku w wariant węgierski. Zaraz do tego przejdę, ale zanim przejdę dalej, zapraszam oczywiście wszystkich do subskrypcji tego kanału, aby nie ominęły państwa następne produkcję z formuła nieruchomości na YouTube, a także o kliknięcie łapki w górę, dzięki czemu ten materiał poniesie się przez YouTube i merytoryczne komentarze. Zanim przejdę dalej, oczywiście wezmę swojego ukochanego łyka kawy i przechodzimy. Mało się o tym mówi, ale w rzeczywistości sytuacja może być znacznie odmienna, aniżeli nam się wmawia. W rzeczywistości sytuacja wcale w Polsce nie jest dobra, a papierkiem lakmusowym do zrozumienia tego jest podwyższenie oprocentowania bazowego w Kanadzie. Proszę zobaczyć, mimo to, proszę zobaczyć, co Kanada zrobiła. Mimo to, że w Kanadzie, proszę zobaczyć, mimo to, że w Kanadzie mamy, proszę zobaczyć, bardzo niską inflację. W Kanadzie mamy inflację na poziomie tylko 2,8. Rozumiemy to? W Kanadzie mamy inflację 2,8, a w Polsce mamy inflację 11,5. No mamy 5 razy wyższą inflację aniżeli w Kanadzie. Proszę sobie wyobrazić. Ich oprocentowanie było 4,75, a teraz ich oprocentowanie to 5%. Proszę sobie to wyobrazić. I oni mimo to podwyższyli oprocentowanie o 0,25% do 5%, mimo to, że mają inflację na poziomie 2,8. W Stanach Zjednoczonych 3, mimo to, że ma Wielka Brytania 7,9 najnowszą inflację, to Kanada podwyższyła oprocentowanie. A my w Polsce tańczy nam się chocholi taniec. Tańczy nam się chocholi taniec. Omamia się ludzi, wprowadza się, szanowni państwo, miliardy wyprowadza się z podatków, pieniędzy Polaków, z podatków, zamiast żeby pieniądze poszły na szpitale, wyprowadza się z podatków Polaków, zamiast pieniądze, żeby poszło na leczenie, szanowni państwo, chorych ludzi, na bezpieczeństwo Polski, to się wyprowadza miliardy od lipca do zagranicznych banków i zagranicznych deweloperów, żeby oni mogli sprzedać swoje za 3 razy za drogie nieruchomości na 3 razy za drogie kredyty, za co zapłaci oczywiście kupiec, ale zapłaci także inny podatnik, ponieważ zabierze mu się pieniądze i te pieniądze zamiast pójść na szpitale, zamiast pójść na bezpieczne drogi, pójdą na zagranicznego bankstera i dewelopera. No cóż, jeżeli Polska wybrała sobie bankiera na premiera, no nie może być innego wyniku. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, inflacja w Kanadzie 2,8, u nas inflacja 12,8, tylko że teraz pokażę jeszcze bardziej szokujące rzeczy. Proszę zobaczyć, tutaj jest inflacja żywnościowa, w Polsce mamy inflację 17,8 i u nas się wmawia, że zaraz będzie coś dobrze, że zaraz można rozdawać miliardy bankom, deweloperom z naszych pieniędzy, zamiast żeby pieniądze poszły na lecznictwo, na wyludniający się naród, szanowni państwo, taką mamy narrację. A w Kanadzie, gdzie inflacja, my nie wiem, kiedy dojdziemy do takiej inflacji, naprawdę nie wiem, w Kanadzie inflacja 2,8, a oni podwyższają oprocentowanie do 5%. Proszę sobie to przerobić w głowie.
proszę sobie to przerobić. Tutaj mamy także Kanadę. W G20 kliknąłem. Mamy tutaj Kanadę. Proszę zobaczyć, gdzie jest Kanada. Kanada, 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 Kanada. Nie mamy, to jest żywnościowa inflacja. Kanada, Kanada. Nie ma Kanady. Jest. Żywnościowa inflacja w Kanadzie to 8,3. Widzimy? Oni widzą, że ich taka ta główna inflacja to 2,8. Ale żywnościowa to 8,3. To jest bardzo dużo, bo to jest prawie 10% wzrostu w skali roku na żywności. To pieniądz w stosunku do żywności tanieje. Pieniądz staje się bezwartościowy. Tak samo wczoraj pokazały się artykuły za pieniądze podatnika, że to dobrze, że gdy wprowadzono ten tak zwany, ja go nazywam, niebezpieczny kredyt, deweloperzy podnieśli cenę z dnia na dzień z 400 na 600 tysięcy, z 500 na 600 tysięcy złotych. I jest narracja, szanowni państwo, że to dobrze. Jak to może być dobrze? To dobrze by było, że jutro, szanowni państwo, nie wiem, Biedronka, Netto, Lidl, Carrefour i Auchan podnoszą cenę ziemniaka z 5 zł za kilo, bo tyle kosztują ziemniaki, na 7 zł za kilo? Czy na 8 zł za kilo, bo Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Rzeczkowska, Buda i ta cała, no, ci wszyscy ludzie zaczęli rozdawać kredyty na ziemniaki? Tak jest, tak właśnie wygląda teraz sytuacja. Zaczęli by rozdawać kredyty na ziemniaki i na chleb. No to co by się stało, szanowni państwo? No, Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan podnieśliby cenę ziemniaka z 5 na 8 zł. I oni się cieszą, że zaczynają rozdawać, szanowni państwo, tak zwane niebezpieczne kredyty nic nie rozumiejącym ludziom, tak jak ludzie nie rozumieli franka szwajcarskiego, tak ludzie nie rozumieli, szanowni państwo, zmiennej stopy, tak ludzie nie rozumieją niebezpiecznego kredytu dzisiaj. Zawsze się znajdzie kryska na Polaka, prawda? Żeby go omamić. Tak, dzisiaj, szanowni państwo, deweloperzy z dnia na dzień z 500 na 600, 400 na 600 podnoszą ceny nieruchomości, mimo to, że nie mogą ich sprzedać, ale wiedzą, że jak będzie darmowa kaska dla dewelopera i zagranicznego banksterka, szanowni państwo, no to trzeba podwyższyć. Tak jak mówię, oni się z tego cieszą. To tak jakby się cieszyć, że ziemniak w 3 dni podrożał z 5 zł za kilo na 8 zł za kilo. Szanowni państwo, taka jest w Polsce narracja. No, ekonomiści nie grzmią. Co niektórzy mówią oczywiście, takie rzeczy są oczywistości, ale szanowni państwo, idziemy na równi pochyłej. To jest Turcja 2.0. To są Węgry 2.0. Szanowni państwo, mamy taką samą inflację jak na Ukrainie, ale Ukraina jest w stanie, wiecie czego, no nie? Prawda? No, a mamy taką samą inflację, proszę zobaczyć. I teraz pokażę taką rzecz. Teraz pokażę taką rzecz. Dlaczego wmawia się nam, że zaraz sytuacja będzie fajna, bo są po pierwsze wybory i taki Glapiński chce dalej być prezesem, prawda? No bo jak przegra PiS wybory, no to Glapiński przestanie być prezesem i przyjdzie może jakiś normalny prezes Narodowego Banku Polski, który umocni złotego, szanowni państwo, który obniży raty kredytów wszystkim ludziom, gospodarka ruszy, obniży inflację, prawda? Popatrzmy, teraz co pokażę. Generalnie ja nie jestem fanem w ogóle patrzenia na forecasty, tym bardziej, który państwu pokażę, ale on po prostu coś fajnie ilustruje. Tutaj proszę zobaczyć, tutaj mamy forecast, tu mamy Polskę. Oprocentowanie mamy dzisiaj 6,75, wiadomo, te kredyty hipoteczne 10, różnie to bywa. Mamy oprocentowanie 6,75 w Polsce. Generalnie wszystkie forecasty, większość forecastów zawsze na mediach głównego nurtu się nie zgadza. Tak to właśnie jest. Ale coś państwu pokażę. Nawet ten forecast tutaj, czarno na białym pokazuje, ja bym go nie brał pod uwagę w ogóle, tylko chcę państwu pokazać, bo fajnie to na rysunku wygląda. Tak? Tutaj jest forecast. Tutaj jest forecast. Forecast, czyli prognoza. Prognoza tego, jak długo będziemy mieli wysokie oprocentowanie. Okay? Jak długo będziemy mieli wysokie oprocentowanie
Jak długo będziemy mieli wysokie oprocentowanie w Polsce? Forecast. Proszę zobaczyć. Forecast jest taki. Ja nie lubię korzystać z mediów głównego nurtu i ich forecastów. Mówię wprost. Tylko to pokazuje, jak nawet media głównego nurtu, jak nawet media głównego nurtu pokazują coś odwrotnego, aniżeli się mówi w polskich mediach. Ja nie lubię tych forecastów. Naprawdę, ja ich nie używam, ja nimi się nie posługuję, tylko posługuję się tutaj wykresami i danymi twardymi, a to nie są dane twarde. Przepraszam, zmyły kakały. Ja chcę wprost powiedzieć, tak, żeby mi tutaj nikt nie posądził, że ja tu wierzę w takie rysunki. Bo nie. Proszę zobaczyć. Tu jest, mamy forecast. To jest forecast, który pokazuje, że oprocentowanie w Polsce idzie do góry. Tak? Tu mamy forecast, czyli prognozę, że oprocentowanie w Polsce idzie do góry. Widzimy tą linię tutaj, tak? Idzie do góry, tak? Takie, no, taka jest matematyka, prawda? A tutaj mamy drugi, szanowni państwo, forecast. Tu mamy, że oprocentowanie idzie do góry, nawet do 10-15%. Tak? Tu mamy taki drugi forecast, który pokazuje, że oprocentowanie spada. Tak? Tu mamy, że oprocentowanie spada. Prawda? I w tej prognozie polskiej złotówki, że oprocentowanie spada, no, to dobrze jakby spadało, prawda? To dobrze jakby spadało. Jeżeli warunki zostaną dobrze zachowane, wartości i to będzie utrzymywać wartość złotówki do inflacji, prawda? I będzie można obniżać, tak? No to dobrze, ale co wynika z tego? To wynika z tego, że tutaj mamy rok chyba 2025, a to oprocentowanie dopiero spadnie do 5%, widzimy, prawda? Proszę zobaczyć, tutaj odgumkuje, tak? Spadnie dopiero do 20, do 5%. Z 6,75, proszę zobaczyć, tak? Widzimy? Czyli dopiero pod koniec roku 2024-2025 oprocentowanie bazowe dopiero może w Polsce będzie wynosiło 5. Dzisiaj jest 6,75. Czyli dopiero będzie tak wysokie jak w Australii, Kanadzie i Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. A oni tam kwiczą i wiecie, no tragedia, tragedia tam, tragedia, tak? Kwiczą, już ludzie wychodzą, którzy nie wychodzili i gadają, mówią, szanowni państwo, mówią o takich poważnych ludziach, przedstawicielach wielkiego kapitału, prawda? I tam jest już tragedia. A my mamy prognozę, tutaj, ja mam swoje prognozy, tylko pokazuję, jak media głównego nurtu nawet pokazują, tak? Ja w te prognozy nie wierzę, przecież ja prognozuję po swojemu, tak? Ja prognozuję po swojemu i wszystko państwo mogą sprawdzić, jak ja prognozuję, co ja mówię, prawda? Tylko że tutaj nawet media głównego nurtu, media, ja się na to nie powołuję, ale pokazuje, że nawet media głównego nurtu pokazują, że oprocentowanie bazowe w Polsce dopiero w 2025, czyli co mamy trzeci, czyli za półtora roku, spadnie o 1,75. Czyli kredyty hipoteczne zamiast być oprocentowane dzisiejsze 10%, będą oprocentowane 8% za 2 lata. Za 3 lata może będą oprocentowane dopiero 7, 7,5. Rozumiemy to? Zrozummy to, że jeżeli pójdziemy w złą drogę, szanowni państwo, wybierzemy ten wariant turecki i tutaj mamy to. I tutaj mamy to. I tutaj właśnie jest ta druga linia. I tu jest ta druga linia, która pokazuje, że mamy dwa warianty. Możemy pójść wariantem obniżania tego oprocentowania, zaciskania pasa, nieniszczenia polskiej waluty, bo dzisiaj złotówka traci, tak? Wczoraj nieruchomość kosztowała 400 tysięcy, dzisiaj kosztuje 600 tysięcy. No to co? No to złotówka się dewaluuje. To nie jest nic dobrego. Jeżeli wczoraj miałem 5 zł i mogłem za 5 zł kupić kilo ziemniaków, ale dzisiaj kilo ziemniaków, ale zaczęli rozdawać darmowe kredyty na ziemniaki, no i dzisiaj ziemniak kosztuje 8 zł za kilo, no to coś nie tak, to 5 zł straciło wartość, już nie jest warte kilo ziemniaków, tylko dostanę pół kilo ziemniaków, prawda?
Poza tym ja dopinguję wszystkich zawsze czekać na promocję kupowania ziemniaków, tak? I zamiast kupić ziemniaki po 5 zł, można kupić po złoty 90 zł, wtedy gdy jest promocja, można sobie kupić 50 kilo na raz, prawda? Więc nie trzeba wydawać naprawdę na ziemniaki 5 zł za kilo, można kupić naprawdę po 2, po złoty 90, złoty 70 za kilo, wtedy weźcie sobie 50 kilo i macie z głowy i jesteście do przodu 3 zł na kilogramie, prawda? No to jest zysk 150%, no to jest inwestycja kupić 50 kilogramów na raz, prawda? Jak ktoś lubi ziemniaki, no my mamy 59 potraw z ziemniaków w Polsce. Pomijając to, szanowni państwo, to nie jest wszystko takie kolorowe. Jeżeli pójdziemy złą drogą, proszę zobaczyć, jeżeli pójdziemy złą drogą, tutaj mamy ten forecast i widzimy, tu pójdziemy złą drogą, prawda? I oprocentowanie w Polsce może wynieść nawet 10-15. Jeżeli takie banki, jak Bank Kanady, podwyższa oprocentowanie, szanowni państwo, do 5%, mimo to, że inflacje mają, powtarzam, inflacja im spadła do 2,8, tak? 2,8, żywnościową mają 8, ale do 2,8. I oni podwyższają oprocentowanie. A my mamy inflację 12, a żywnościową prawie 19. I my tutaj chocholi taniec, rozdajmy miliardy zagranicznym bankom, deweloperom, hulaj dusza, piekła nie ma. No taka jest narracja, szanowni państwo, no, narracja to by dobrze było, takie są czyny, popełniają takie czyny dzisiaj zarządcy polskiego złotego. Zarządcy polskiego złotego, czyli prezes Glapiński i jego bystrzaki, plus oczywiście ci rozwadniacze polskiej złotówki, czyli Kaczyński, Duda, Buda, Morawiecki i tak dalej, Rzeczkowska, Kościńskie i tak, i te wszystkie, prawda? No niestety, a dlaczego Kanada na przykład podwyższa to oprocentowanie? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że inflacja to nie jest jedyny wskaźnik, ten główny, tak? Bo jeżeli mamy tutaj inflację, widzimy, podwyższa oprocentowanie. Jeżeli mamy Kanadę, mamy Kanadę i szanowni państwo, inflacja w Kanadzie, widzimy, mamy tutaj inflację w Kanadzie 8%, prawda? 8,3 żywnościową, ale inflacja w Kanadzie normalna to 2,8. Tylko że to się może odwrócić bardzo szybko, prawda? To się może bardzo szybko odwrócić. Bardzo szybciutko może się odwrócić, tak? I wydaje się, że mogą pozostać na tym 4,75, ale podwyższyli na 5, że to odpada, ale wiecie, no, Stany Zjednoczone mają trochę wyższe oprocentowanie niż Kanada, tak? Polska ma wyższe i tak dalej. I co się dzieje? A wiecie, no, inflacja, popatrzmy, w Chinach to 0%. W Rosji 3,2%. W Brazylii 3,16%, tak? W Indiach 4,81%. No, trochę, proszę zobaczyć, w Arabii Saudyjskiej 2,7%. Proszę sobie to wszystko wyobrazić, prawda? W Malezji 2,8, w Indonezji 3,52, prawda? Nawet w Japonii to tylko 3,3, tak? Ale co się dzieje? To się dzieje, że tutaj mamy wykresy na hotpoland.pl, może każdy sobie wejść na hotpoland.pl, no i jeżeli mamy CAD PLN, czyli dolar kanadyjski do polskiego złotego, no to proszę zobaczyć, co się stało. Dlatego, że Polacy mają tak wysokie oprocentowanie, dolar kanadyjski, proszę zobaczyć, dolar kanadyjski drastycznie traci wartość. Proszę zobaczyć, dolar kanadyjski drastycznie traci wartość. Inflację mają niską, spadła, ale widzimy tutaj, dolar kanadyjski kosztował, proszę zobaczyć, w sierpniu, w maju, przez całe wakacje, kosztował 3,65. Dzisiaj dolar kanadyjski to 3, ale wczoraj kanadyjski, ale dosłownie przed chwilą dolar kanadyjski był poniżej 3 zł, tak? Czyli w kantorach za dolara kanadyjskiego, że to nie jest popularna waluta w Polsce, no to płacą jakieś 2,80. Ale wcześniej dolar kanadyjski rok temu przez całe miesiące, przez prawie rok, przez pół roku był w okolicach, widzimy, 3,60, 3,70, 3,50, tak, 3,40, przez prawie cały rok, bo tutaj sobie rósł, utrzymał się wysoko, potem spadał, był bardzo drogi, 60, 70 groszy droższy aniżeli dzisiaj, prawda, 50, tak, dolar kanadyjski drastycznie stracił, no i dalej traci, i o to chodzi, że ten trend inflacyjny, on jest dzisiaj niski,
ale on może się odwrócić w chwili, gdy dolar kanadyjski za mocno się zawali. Tak? Bo wtedy Kanadyjczycy będą musieli kupować drożej z zagranicy. To zależy od ich tego balansu eksportu i importu. Prawda? Jeżeli dolar kanadyjski będzie za tani, no to oni będą musieli wydać bardzo dużo dolarów kanadyjskich na różnego rodzaju produkty, które importują i których nie są w stanie wytworzyć tanio u siebie. Prawda? Więc te produkty będą coraz droższe, więc ta inflacja będzie rosła mimo to z takiego punktu, że dolar kanadyjski jest tani, prawda? Bo jaką zmorą jest polski złoty tani? No to, że musimy drogo płacić za samochody, za maszyny, za komputery, za benzynę, za gaz, prawda? I tak dalej. Wszystko, co my importujemy, jest drogie wtedy, gdy złotówka jest tania. Prawda? Bo nam się wmawia, że musimy mieć ultratanią złotówkę, żeby eksportować. To jest nieprawda, no bo przecież ekonomia działa na energetyce, a my energetykę swoją stawiamy na kupowaniu za granicę obecnie, prawda? Czyli gaz, benzyna, wiecie, ropa, nawet węgiel kupujemy z zagranicy. Kto tam wie, może już nawet drewno sprowadzamy do Polski. Kto to wie, prawda? Kto to wie? Ktoś wie. I rzecz jest w tym, że oni muszą utrzymać, bo widzicie, bo na samym końcu taka polska złotówka jest tania. A jeżeli polska złotówka jest tania, to fajnie przyjechać do takiego kraju, bo dużo dostaniemy na przykład euro za swoje złotówki. Warto odwiedzić Polskę, przyjechać na wakacje. Nad Morze Bałtyckie, w Bieszczady, w Mazury, bo jest, dostaniemy dużo złotówek. I te euro i dolary do nas przychodzą i funty, bo złotówka jest tania. Opłaca się przyjechać do Polski teoretycznie, prawda? Druga sprawa, no jeżeli złotówka jest tania, no to warto ją kupić, prawda? Bo jak się umocni, no to zyskamy na przykład 20%, prawda? Tak się stało między wrześniem a dzisiejszym okresem, tak? Dolar był drogi i ultra drogi, dzisiaj jest drogi, bo spadł, ale dalej, ale na kupnie złotówki za dolary ludzie wzbogacili się o 20%, ale jeżeli ta tania złotówka jeszcze jest wysoko oprocentowana, a polska złotówka jest wysoko oprocentowana i moim zdaniem może być jeszcze wyżej oprocentowana, jeżeli PiS wygra wybory, prawda? Będzie jeszcze wyżej oprocentowana, będzie osłabiana, czyli opłaca się kupić tanio i sprzedać potem drogo, prawda? Sprzedać drogo i trzymać na wysokim oprocentowaniu. Więc oni teraz są w pułapce spadającej wartości waluty. Ale to wcale nie musi być tak, że nasza waluta się nie zawali, prawda? Prędzej czy później. Ale taka jest w danym momencie sytuacja, bo oni, tacy Kanadyjczycy czy Australijczycy, którzy prawdopodobnie też podwyższą oprocentowanie, bo są już głosy, że nawet w Australii podwyższą, prawda? To istnieją punkty, obecnie, bo wiecie, bo gra banków centralnych nie polega na tym, żeby powiedzieć, co się stanie. Grą profesora Glapińskiego i każdego innego profesora, czy też nie profesora, który będzie na jego miejscu, nie jest powiedzenie, co się stanie. No bo to jest walka banków centralnych walut, prawda? Teoretycznie, chociażby teoretycznie. I oni nie wiedzą, co my zrobimy. Tak jak my nie wiemy, co teoretycznie oni zrobią. Możemy domniemać, tak jak domniemam i w znacznej części, w większości przypadków prawie zawsze mam rację. Taka jest prawda. Prawda? No ale na samym końcu przyjdą jakieś czarne łabędzie albo stwierdzą, że zmiana wajchy. No i tego nie da się przewidzieć, ale zawsze można to brać pod uwagę. I nie wiedząc takich wypadkowych, oni muszą działać tak, jak i my musimy działać. Tak to dzieje się, to musi być balans, tak? W świecie walut, w świecie ekonomii i gospodarki. Balans, 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 prawda? Jak nie ma tego balansu, no to się kończy jak Turcja albo jak Węgry. I tym akcentem zakończę, szanowni państwo, dzisiejszy wykład. Wszystkich zapraszam do oczywiście ludzi, którzy mają kredyt hipoteczny, ludzi, którzy mają nieruchomość, ludzi, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, czy są w Anglii, czy są w Polsce, czy są w Kanadzie, czy są w Australii, szanowni państwo, czy są
czy są gdziekolwiek na świecie, zapraszam i chcą kupić nieruchomość i chcą zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy na wiedzy, którą przekazuję, zapraszam do sięgnięcia po wiedzę, której nigdy nie przedstawiam publicznie, której nigdy nie pokazuję w tych filmach, której nigdy nie pokazywałem na Dobry Ruch CWK, czy innych stronach, na Hotpola, czy na knowhowinsider.com. Tylko i wyłącznie można je otrzymać w dostępie do książki. Książka, szanowni państwo, jest czytana przeze mnie, update'owana. To jest update książki, którą już wcześniej wypuściłem, która uratowała finanse tysiący ludzi. Szanowni państwo, ten content w środku. Zapraszam. Można wykupić dostęp. Teraz się pojawiła książka 10-częściowa, czytana przeze mnie. To jest około 10 godzin. Można wykupić pierwsze 3 części, pierwsze 6 części lub wszystkie części naraz. Zapraszam do czytania, jeżeli ktoś ma chęć obronić się przed tym, co się stało. Chciałbym powiedzieć, że co mogę powiedzieć jeszcze, dlaczego warto kupić tą książkę? Między innymi dlatego, że jestem autorem, który przewidział godzinę zero, którą dzisiaj mamy przez 10 lat na Dobry Ruch CWK. Ja to przewidziałem. Pisałem o tym i ostrzegałem. Ci, co czytali Dobry Ruch CWK, mogli się przed tym wszystkim obronić i dzisiaj są przeszczęśliwi. Także w 2015-16 roku trąbiłem, że Gdańsk będzie najlepszym miejscem do inwestowania w nieruchomości i będzie można zrobić 100-150%. A nawet 200% w 5, 6, 7 lat. No i tak się stało. Szanowni Państwo, zapraszam do wykupienia książki, ale jeszcze zanim wykupicie książkę, dostęp do książki, zapraszam do obejrzenia następnego materiału. Pozdrawiam i do usłyszenia. I oczywiście na sam koniec zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do klikania łapki w górę i do merytorycznego komentowania. I do powrotu na YouTube, na mój kanał Formuła Nieruchomości. Pozdrawiam.